Dzisiejszy film będzie dotyczył wielkanocnych dekoracji. Zaprosiłam Magdę, redaktorkę w wydawnictwie Media Creations, która podczas pisania swoich ostatnich artykułów przeanalizowała modne inspiracje dotyczące świątecznych ozdób. Witaj, Magda. Witaj, dzień dobry. Dlaczego dekorujemy otoczenie na święta i skąd wziął się ten zwyczaj? Wielu z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy bez świątecznych dekoracji. Dekoracje wprowadzane do domu i do otoczenia dodają wiosennego klimatu, podkreślają świąteczny charakter Wielkanocy, a także wprowadzają wiosenny optymizm. Tradycja wprowadzania dekoracji do wnętrz wywodzi się z kultury ludowej. Zwyczajowo kobiety spotykały się w domach i przygotowywały wspólnie dekoracje do przystrojenia domu. Były to na przykład słomiane podłaźniczki, inaczej zwane pająkami, które były wieszane pod sufitem. Wspólnie przygotowywały palemki wielkanocne, wyplatały koszyczki, a także przygotowywały świąteczne pisanki i kraszanki. Dekoracje przetrwały do dzisiaj, ten zwyczaj dekorowania wielkanocnego. I często korzystamy z tradycyjnych wzorców, chętnie się do nich odwołujemy, ale jesteśmy także bardzo otwarci na współczesne trendy. I dzięki temu mamy bardzo szeroką paletę dekoracji do wyboru i każdy może dobrać dekoracje do własnego gustu. Wielkanoc to rodzinne święta spędzone w gronie najbliższych. Czy ta Wielkanoc będzie taka sama jak poprzednie? To prawda, tegoroczna Wielkanoc zapewne nie będzie typowa, to ze względu na pandemię. Prawdopodobnie nie będziemy mogli się spotkać w tak licznym gronie jak zazwyczaj. Ale nie oznacza to, że musimy rezygnować z dekorowania wnętrz. Myślę nawet, że przeciwnie, powinniśmy uprzyjemnić sobie ten czas przygotowań do świąt wspólnym dekorowaniem wnętrz. Co jest największą inspiracją do wielkanocnych dekoracji? Największą inspiracją w świątecznych dekoracjach jest natura. Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia, bardzo chętnie wprowadzamy jej elementy do wnętrz. Inspirujemy się też wiosennymi kolorami. Bardzo popularna jest wtedy żółć, żółć tulipanów, tak żółć, jak tutaj. Tak, żółć tulipanów, żółć narcyzów, zielony inspirowany świeżą trawą, owsem, a także pastelowe kolory. Oprócz tego bardzo popularne są motywy ptasie. Oczywiście we wnętrzach nie może zabraknąć dekoracji w postaci pisanek, jajek, kurczaczków, kurek, wszelkiego rodzaju gąsek, kaczuszek, wróbelków, a także innych dzikich ptaków. Oprócz tego możemy też zainspirować się leśnymi motywami. W wielkanocnych dekoracjach bardzo popularny jest mech, kora, plastry drewna i ogólnie drewno jako surowy materiał. W związku z tym w wielkanocnych stylizacjach jest chyba też bardzo popularny styl rustykalny. Powiedz proszę, czym on się tak naprawdę wyróżnia? Styl rustykalny wyróżnia się prostotą, nawiązaniami do natury oraz surowością. Jest to styl bardzo popularny obecnie we wnętrzach i chętnie wykorzystywany w wielkanocnych dekoracjach. Jego wyróżnikami są surowe drewno, na przykład nieokorowane plastry, które możemy użytkować w roli podkładki pod naczynia albo pod dekoracyjne kompozycje. Kolejny taki charakterystyczny wyróżnik dla tego stylu to lniane serwety, jutowy sznurek, które też wykorzystuje się w kompozycjach ze szklanymi naczyniami, w które na przykład możemy włożyć świece. Świąteczne dekoracje w stylu rustykalnym doskonale pasują zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych aranżacji. Pięknie też wyglądają na zewnątrz w aranżacjach tarasu i balkonu, stanowiąc harmonijny element łączący wnętrza z otoczeniem. Rustykalne dekoracje świąteczne są na pewno bardzo oryginalne i zgodne z naturą, ale jednak wyróżniają się stonowanymi barwami. Powiedz, jak możemy uzyskać taką typowo wiosenną, barwną stylizację?
Oczywiście stawiając na kolory. W wiosennych dekoracjach najodpowiedniejsze będą pastele, takie jak rozbielona żółć, jasny róż, błękit, a także mięta. Z kolei, jeżeli chcemy ożywić nasze wnętrza jeszcze bardziej, to możemy postawić na nasycone kolory, na przykład cytrynowa żółć, która jest obecnie najmodniejszym kolorem wybranym przez Instytut Pantone jako kolor roku 2021. Oprócz tego równie dobrze sprawdzą się neonowe kolory. Może to być właśnie zaskakujący wybór, ale takie trendy też pojawiają się w tegorocznych dekoracjach. A co jeżeli zależy nam na takiej eleganckiej stylizacji? Jak możemy wprowadzić do wnętrz styl glamour, ale styl świąteczny? Dekoracje w stylu glamour to przede wszystkim stylowe kompozycje, które wprowadzają elegancję do świątecznych aranżacji. Wśród nich bardzo popularne są na przykład biała porcelana, która doskonale sprawdza się w roli zestawy świątecznej na wielkanocnym stole. To Wielkanoc to dobry moment, żeby wyciągnąć serwis z szafy. To jest świąteczne. Tak, świąteczny, taki zdarzony sentymentem, czasami przekazywany od pokolenia na pokolenie. Ale to także dobry moment na zakup nowych dekoracji. I jeżeli chodzi o styl glamour, to możemy śmiało sięgać po naczynia wykonane z kryształu, szklanki, kieliszki, wazony, a także bardzo elegancko prezentujące się na stole szklane bomboniery, w których możemy przechować nie tylko słodycze zgodnie z ich przeznaczeniem, ale także pisanki. Oprócz tego w aranżacjach glamour nie może zabraknąć złota i srebra, które są wyróżnikiem tego stylu, który ma po prostu błyszczeć. I na świątecznym stole mogą pojawić się sztućce w tych kolorach, a także świąteczne ozdoby, na przykład figurki. Oprócz naczyń w sklepach, tak jak powiedziałaś, możemy spotkać ceramiczne figurki. Na jakie z nich warto zwrócić uwagę, a jakie się wystrzegać? Już od kilku sezonów bardzo popularne i łatwo dostępne są figurki ceramiczne, na przykład te w kształcie zajączków. Są to figurki zajączków siedzących, stojących, spinających się na łapkach, wykonujących różne czynności. Kilka takich przykładów mamy tutaj przed sobą. Tak, tutaj mamy akurat białe ze złotem, czyli bardzo stylowe. Neutralnie i bardzo elegancko wyglądają te z białej porcelany, ale dostępne są też wersje pastelowe czy metaliczne w złotym lub srebrnym wykończeniu. Uroczą ozdobą stołu, komody czy parapetu będzie flokowana figurka wykonana z ceramiki, ale pokryta zielonym tworzywem imitującym mech. Wspominałaś o świątecznych strojkach wielkanocnych. Jakie kompozycje będą modne w tym sezonie i wprowadzą świąteczny klimat do wnętrz? Wśród wielkanocnych kompozycji, które możemy eksponować na blatach stołów, komód czy innych mebli, powinny koniecznie znaleźć się dekoracje z kwiatami cebulowymi. To bardzo naturalnie prezentujące się ozdoby, które możemy uzupełnić świecami, tematycznymi figurkami, ozdobami na piku i tym podobnymi dekoracjami. Nie może też zabraknąć bukietów świeżych, ciętych kwiatów, na przykład w szklanych wazonach, tulipanów, hiacyntów, żonkili, frezji, a także roślin doniczkowych, pierwiosnków czy bratków. Przepięknie i bardzo elegancko w wielkanocnych stylizacjach zaprezentują się flower boxy i inne kompozycje powstające na gąbce florystycznej. Wielkanocnych dekoracji świątecznych nie możemy sobie wyobrazić bez podstawowego symbolu świąt, czyli pisanek. Masz jakieś inspiracje, pomysły, jak możemy je wykonać sami? Myślę, że najłatwiejszym sposobem jest wybarwienie pisanek w barwnikach, które możemy dostać praktycznie w każdym sklepie. Ewentualnie możemy pokusić się o przygotowanie pisanek z barwników naturalnych. I wtedy możemy skorzystać na przykład z kory dębu, z trawy, z buraka czy z cebuli, przygotować wywar i w tym ugotować jajka, które zabarwią się na pożądany kolor. Oprócz tego możemy też pokusić się o wydrapywanki czy na noszenie wzoru woskiem, tak jak robiły nasze babcie. To już chyba trudniejsza metoda, tak? Tak, potrzeba tutaj pewnych zdolności manualnych z pewnością.
Wielkanocne świętowanie skupia się głównie wokół stołu, ale przystrojenia wymaga też całe otoczenie. O co musimy jeszcze zadbać? Oprócz tego, że stół musi wyglądać pięknie na Wielkanoc, musimy też zadbać o pozostałe strefy i pomieszczenia w domu. Zatroszczmy się o piękne tekstylia w kolorach inspirowanych wiosną, a także motywach wielkanocnych i tych wiosennych. Możemy wprowadzić do salonu piękne poduchy, pledy, a także stworzyć kompozycję na stoliku kawowym, najlepiej na tacy, którą będzie można w razie potrzeby przenosić w dowolne miejsce. A co ze strefami znajdującymi się na zewnątrz, czyli balkonem i tarasem? Czy warto jakoś ozdobić te miejsca? Możemy na przykład wykonać kompozycje roślinne w dużych donicach. Warto do tego celu wykorzystać rośliny z ogrodu, na przykład kwiaty, gałęzie krzewów czy drzew. Będą pięknie wyglądały w drewnianych skrzynkach czy wiklinowych koszach, a także udekorowane wielkanocnymi ozdobami, na przykład tymi na piku, które łatwo wykorzystać w tego typu aranżacjach. Oprócz tego możemy też pokusić się, o ile pogoda dopisze, o zorganizowanie strefy relaksu na tarasie czy na balkonie. Bardzo fajny pomysł. Jest to też dobry sposób na spędzenie wielkanocnych świątecznych chwil w rodzinnym gronie i celebrowanie wspólnego czasu. A wiemy, jak bardzo ważnym aspektem świąt jest właśnie ten wspólnie spędzony rodzinny czas. Tak, to prawda. Wspólny czas z rodziną jest bardzo ważny podczas świąt. Dziękuję za wywiad. Dziękuję i bardzo. Za przedstawienie wielu inspiracji świątecznych. Jeżeli Wy macie jakieś pomysły, jak udekorować swój dom, ogród lub taras, dajcie znać w komentarzach.